Uwaga, szykuje się transfer do Barcelony. No i jestem już na miejscu. Barcelona, hiszpańskie Gliwice. No co, no miasto lidera przecież. Do tego, aby tu przyjechać, namówiła mnie pewna gwiazda YouTube'a, ale niestety ta gwiazda w ostatniej chwili z przyczyn niezależnych musiała się z wyjazdu wycofać i jestem tu sam jak, no nie wiem, sam jak kutas. No nic mądrzejszego chyba nie wymyślę. My mieliśmy nagrywać komedyjkę, a teraz to wyjdzie pewnie jakiś melodramat, bo jak znam życie, będzie jakieś melo. No jak znam życie, zakończy się dramatem. Ja pierdolę, co ja zamówiłem. To się je nożem, widelcem czy nogą? Ale ciężko się to cholerstwo je, ja pierdzielę. Ale teraz przynajmniej wiem, że z krewetek najbardziej smakuje mi pancerz. A tak w ogóle to dzisiaj jest piątek, 3 dni przed wielkim meczem Barcelona-Bilbao. A dzisiaj, jak na złość, w Barcelonie żadnego wielkiego meczu nie ma. Nie ma futbola, ale jest futbol sala. Pierwsza liga hiszpańskiego futsalu. No ciekawe, czy grają lepiej ode mnie. I co, że ja niby nie potrafiłem tak zjebać? Strzały obok bramki, specjalność zakładu. Dawno nie strzelałem, ale karnego też potrafi elegancko spierdolić. No proszę, a oni za oglądanie takiej kopaniny pobierają 7 euro. I przychodzi ich oglądać kilkaset osób. A ta sama jakość w zespole Kartofliska za darmochę. I u nas rekord frekwencji na razie 2 osoby. Nie no, ale ten mecz nie był aż tak beznadziejny. No. Gospodarze grali przeciwko zespołowi z ostatniego miejsca w tabeli, więc szybko objęli prowadzenie 1-0. A później, już prędzej chyba bym się spodziewał hiszpańskiej inkwizycji niż tego, co wydarzyło się w tym hiszpańskim meczu. Goście strzelili 5 bramek z rzędu, prowadzili 5-1. Na 4 minuty przed końcem prowadzili 4 bramkami. Na 5 sekund przed końcem prowadzili 1 bramką i w ostatniej sekundzie padło wyrównanie. Tak, dobrnęliśmy do soboty. Dzisiaj co w planach? No właśnie tak nie za bardzo wiadomo, co dzisiaj w planach. Pewnie coś podwiedzamy ładnego. O, to jest chyba ta słynna barcelońska remontada. Już chyba 200 lat ją remontują, tę zagrodę rodzinną. Sagrada Familia. To już niestety nie te czasy, kiedy pod taką sagradą można było sobie spokojnie z kolegami piwko machnąć. Teraz człowiek zalatany musi pędzić, wbrew pozorom, nie bimber, a na pociąg tak pędzę. No i jestem w Vilanova del Camí. Jakieś przedmieście, a przedmieść Barcelony. Półtorej godziny się tu jechało. Co za pech, no gdzie nie pojadę, to nie mogę trafić na dobrą pogodę. No i dzisiaj Vilanova del Camí, również pogoda barowa. No dobra, idziemy na stadion, bo dziś tutaj jest wielki mecz o mistrzostwo 8 ligi hiszpańskiej. Gospodarze nazywa się La Paz, czyli tak jak stolica Boliwii. Można więc przypuszczać, że grają tu w stylu boliwijskim. Taki lubię. Choć tak do końca nie wiem, na czym on polega. Ładna flaga pro Valencia a futbol, czyli że są pro, czyli że wspierają przemoc w piłce nożnej. Może być ciekawe spotkanie. Choć jeszcze bardziej wieje niż na wiejskiej. A ja takie chucherko. Porywisty wiatr to i gra porywająca. Piwo tu podają takie, że się można rozpłakać. Już chyba wiem, na czym polega ta boliwiana. O kurde! Szkoda tylko, że to była bramka strzelona na 1-7. Generalnie styl boliwijski polega na strzelaniu ładnych bramek i puszczanie wielu bramek, bo ten mecz zakończył się w sumie wynikiem 2-8. To teraz jedziemy na kolejny mecz. Przypominam,
że już jutro wielki mecz Barcelona i ten słynny Athletic Bilbao. A ja teraz idę na jeszcze bardziej znany Athletic. Athletic Prat. To jest siódma liga hiszpańska. To był bardzo dobry mecz. A bohaterem golkiper zespołu gości, który wystąpił z numerem 13. I to był dla niego bardzo szczęśliwy numer. Bronił prawie wszystko. Wyciągał sytuację sam na sam. Ale jego największą specjalizacją są stałe fragmenty gry. Obronił rzut karny. Rzut wolny, no prawie obronił. Ożeż, kurwa. Niewiele brakowało, a wojąłby także ten rzut rożny. O kurwa. No i co z tego, że puścił 10 bramek? Ale jakie ładne. Chodzi na to, że dzisiaj w dwóch meczach widziałem 21 bramek. Mało. No jeszcze bym zobaczył jakiegoś farfosla, no. Więc próbuję dobić na jeszcze jeden mecz, chociaż na połówkę. Ósma liga chyba jeszcze gra. No i proszę bardzo, dopiero zaczynają drugą połowę. Mam jakieś przeczucie, że tu się coś wydarzy. O kurwa! A nie mówiłem? Szmacisko się trafiło. To był dopiero początek. Później goście strzelili niezłego farfocla. O kurwa! Generalnie większość bramek w tej drugiej połowie to były szmatencje. A w sumie było tych bramek 7. I cały mecz zakończył się wynikiem 9-4. A ta bramka na 9-4 to chyba jakaś kluczowa była. Bo jeden z kibiców nie był szczęśliwy po tym golu. Miałem jednak dobre przeczucie, że warto tu zawitać i odłożyć obiad o kolacji o godzinę. Mamy już niedzielę. A co można robić w niedzielę w Barcelonie? No ja mam ochotę na jakiś futbol przez duże F. A na początek, z samego rańca, wielkie derby barcelońskiej aglomeracji w czwartej lidze. Europa CE, tak się nazywa zespół gospodarzy. A drużyna gości to AE Prat. Jest to lider rozgrywek. Może być niezła kibicowska uczta, jak lider przyjeżdża. Ciężko było mi się dogadać tutaj w tym barze klubowym. No i potrafiłem zamówić tylko takie śniadanie. Wczoraj było dużo bramek, to dzisiaj liczę na jakieś spektakularne 0-0. No i dupa. 0-0 nie było. Na prowadzenie do przerwy wyszli niespodziewanie Europejczycy. Wolny pod bramką, za którą siedzę, czyli pewnie zaraz zostanę w mordę piłką. Nie no, to lider strzela, to może nie. Ożeż, kurwa! 1-1 się zakończyło. Ej, to teraz pora przetestować te słynne hiszpańskie tapas. A to jest ta słynna La Rambla. Uliczkę znam w Barcelonie. To tu wieczorami pracują panie z agencji ratingowych. Łazuka z Bońkiem tu chodzili. W uliczkę wyskoczy Boniek. Ale mnie kolega ostrzegł, ja wyruchać się nie dam. Już za kilka godzin wielki mecz Barcelona-Bilbao. Ale już za chwilę mecz Barcelonetty. W ósmej lidze. Na tym meczu ktoś ma do mnie dołączyć. Niejaki pan Michał odezwał się na Facebooku. Przy okazji polecam kartofiskowy profil na fejsie. Napisał, że przyleciał do Walencji na mecz w Walencji z kimś tam, ale jak zobaczył na tym fejsie, że jestem w Barcelonie, to postanowił dołączyć, że na pewno dobre mecze wybrałem. Ale w sumie to wiele osób tak mi pisze, a później mi się nie pojawia. Więc tak będzie i tym razem zapewne. No i co za niespodzianka. Pan Michał napisał właśnie, że jednak został w Walencji. A potem się ludzie dziwią, że się nie chce z nikim umawiać. Wiadomo, że i tak nikt nie dotrze. Jakieś piro wylądowało na boisku. Akurat koło mnie i wszyscy mnie podejrzewają, że ja to rzuciłem jakiegoś kapiszona na płytę. Ożeż, kurwa! No i
jej Barcelona nie będzie dzisiaj świętować. Barceloneta przegrała 0-4. Już tylko nieco ponad godzina do meczu Barcelona-Bilbao. No ja na ten mecz się nie wybieram. Wystarczy mi, że widziałem oficjalny sklep Barcelony. Tak w ogóle to przed przyjazdem naczytałem się, że Barcelona jest niebezpieczna, że to tu na Saksy przyjeżdża na przykład kieszonkowiec Darek. Kieszonkowiec Darek i jego plan. Co trzeba robić, to unikać sztucznych tłumów. A moim zdaniem całe to Camp Nou to jeden wielki sztuczny tłum. Więc ja tam nie idę ze względów bezpieczeństwa. Tu sztucznego tłumu nie ma, już za moment mecz 8 Ligi Hiszpańskiej. Ten mecz powinien się odbywać w Halloween. Większość bramek padła po strzałach z dyńki. Mi najbardziej podobało się oświetlenie, zwłaszcza w środkowej strefie boiska. Bardzo podobne oświetlenie mam od 7 lat w lodówce. Tylko mi od 7 lat mówią, żebym coś z tym zrobił. Po cichu powiem, że na 10-lecie zgłoszenia problemu planuję wymienić żarówkę. Albo lodówkę. A tak w ogóle przez tą moją zajebistą nawijkę, przez ten niebywały flow, to się zgubiłem. Tak więc, do widzenia.